Zakład przyrodoleczniczy, który spłonął w Szczawniezdroju, nie był po prostu jednym z wielu obiektów leczniczych. To bardzo cenny zabytek, o którego walorach opowiedziała nam kierownik wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Pierwszy dynamiczny rozwój lecznictwa w Szczawniezdroju przypada na początek XIX wieku. Wówczas powstała pijalnia wód mineralnych, teatr, pawilon dla orkiestry, hotele i zajazdy. Zakład przyrodoleczniczy wprawdzie jest młodszy, ale również zalicza się do najważniejszych zabytków w tej miejscowości. Budynek powstał na początku XX wieku, kiedy w tym miejscu odkryto źródła lecznicze. Holbergowie wykupili teren, zostały wybudowane łazienki Luizy. Rozwój balneologii spowodował to, że budynek w końcu lat 30. został przebudowany i rozbudowany. Uzyskał taką klasycyzującą, monumentalną formę charakterystyczną dla architektury III Rzeszy. Pożar wyglądał niezwykle groźnie. Również obecnie widok zniszczeń może przerażać. Jak się jednak okazuje, ogień strawił głównie dach i wszystkie drewniane elementy, oszczędzając znaczną część murów. Zachowało się również wiele zabytkowych elementów ozdobnych. Wewnątrz jest nadal bardzo dużo elementów wyposażenia. Dekoracje sztukatorskie, marmurowe kolumny, takie płyty będące reprodukcją płyt znajdujących się na Partenonie. Te komory pneumatyczne. Także obiekt w wyniku tego pożaru stracił dachy, ale z całą pewnością nie utracił wartości historycznych, artystycznych i naukowych, na podstawie których został wpisany do rejestru zabytków. Zdaniem konserwator najważniejsze jest teraz zabezpieczenie ocalałych elementów przed czynnikami zewnętrznymi i usunięcie wszystkich luźnych elementów, które mogłyby spowodować dodatkowe zniszczenia. Jakie będą dalsze zalecenia konserwatora? Na pewno należy odtworzyć dachy po formie. A co do szczegółów, to będziemy już rozmawiali na etapie projektowym, który mam nadzieję nastąpi jak najszybciej.